Cześć, witam w kolejnym odcinku BAP Smakuje. Dziś hit słodki arbuziak i zakręcone banoffee. To już taka tradycja, że co roku pojawia się nowa edycja limitowana ciastek. Hit, tym razem dwa smaki, słodki arbuziak i zakręcone banoffee, choć na początku myślałem, że tu jest błąd, bo bananoffee wydaje mi się, że takie ciasto było, ale tu chyba o to chodzi, że to jest toffee z bananem, więc bantoffee, choć bananoffee też fajnie by brzmiało, nie wiem czemu tak na taką nazwę zdecydowano się, trochę na początku dziwnie brzmi, ale gdy się ją rozszyfruje, to wiadomo o co chodzi, że to będzie banan i toffee, czyli niezbyt ciekawe połączenie, bo już coś takiego próbowałem, tyle że w czekoladzie, więc może w ciastkach będzie lepiej smakowało, a drugi smak, słodki arbuziak, to już jakiś taki trend, że pojawiają się produkty o smaku arbuzowym, zazwyczaj to były jakieś lizaki, ale teraz ten arbuz też pojawia się w innych produktach, więc próbuje się ten sztuczny smak arbuzowy przecież, bo ogólnie rzecz biorąc sok arbuzowy nie ma jakiegoś specyficznego smaku. Próbuję się przemycić do innych produktów, nie tylko do napojów. Jak będzie z tymi ciastkami? Zaraz się okaże. Tak więc na początek pierwszy ze smaków, czyli hit słodki arbuziak. Pierwsze ciastko zawsze jest połamane, ale to nic. Jeżeli chodzi o wygląd, to tutaj się nic nie zmienia tym razem. Chlebadniki nie są ani czekoladowe, ani kakaowe, tylko po prostu takie standardowe. Będzie chodziło tylko o to, co jest w środku, czyli o nadzienie. Minimalnie tym sztucznym arbuzem już pachnie, więc nie jest źle. Gdy już się przebić przez to ciastko, to jest dość słodki krem. Na pewno arbuzowy, jak ktoś umie rozszyfrować smak arbuzowy, no ale jak widzi paczkę, to wie, czego się spodziewa w sumie. Pakuje to arbuzem. Pakuję to arbuzem, jest dość słodkie, ale ginie to w tym ciastku, nie wiem czego, to nie jest jakiś taki bardzo wyrazisty smak arbuzowy. To jest na pewno słodziak, bo ten krem jest bardzo słodki. Z lekka też arbuzowy, więc się nie będę tak bardzo czepiał, ale liczyłem, że może będzie bardziej intensywny smak. Ale jednak między tymi dwoma dość grubymi ciastkami te smaki raczej się gubią, chyba że naprawdę są intensywne. Tutaj raczej na pierwszy plan wybija się cukier, później dopiero wybija się arbuz, ale mimo wszystko jest wyczuwalny. Skład pierwszych ciastek, na początek mąka pszenna, tłuszcze roślinne, palma, cukier, serwatka w proszku z mleka, skrobia z pszenicy, syrop glukozowo-fruktozowy, substancje spłukniające, węglany amonu, czyli E503, jest to środek spłukniający i regulator kwasowości, oraz węglany sodu, czyli E500 to po prostu soda oczyszczona. Dalej sól, koncentrat soku z arbuza, czyli jednak dodano sok z arbuza, tak liczyłem, że będzie sztuczny aromat, ale jednak jest sok z arbuza też dodany. 0,1%, więc to jest niewielka ilość, ale może to wpłynęło trochę na ten smak. Poza tym aromaty, i tu pewnie się kryje ten aromat arbuzowy, dalej kwas cytrynowy, żywność barwiąca, koncentrat z rzodkiewki, to pewnie na ten różowy kolor, z czarnej porzeczki, to też na różowy kolor i z jabłka. Dalej emulgator lecytyny, czyli E322, to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak uczenie tłuszczu czy zmiana barwy. Na składzie jest jeszcze mleko w proszku odtłuszczone. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą 100 g produktu, czyli jest to trochę mniej niż połowa tego opakowania, bo całe opakowanie to 220 g, w 100 g wartość energetyczna to 504 kalorie, tłuszcz 24 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 15 g, węglowodany 65 g, w tym cukry 30. Białko 6 g i sól 0,78 g. To pierwszy smak wypada tak sobie, raczej trochę przewidywalnie, bo spodziewałem się, że krem będzie dość słodki, trochę taki mało owocowy, choć ten arbuz jest wyczuwalny. A co do drugiego smaku, no to się go trochę boję, bo banan z karmelem, już była taka czekolada, wydaje mi się, że przed świętami Bożego Narodzenia i wcale mi nie smakowała, smakowało to dziwnie. Jak te banany w ciastkach będą smakować, to w sumie sam jestem ciekaw. Drugi ze smaków to hit zakręcone banoffee. Tutaj bardzo intensywny zapach bananowy. Czy dobrze, czy nie, nie wiem. Nie lubię w ogóle produktów z dodatkiem bananów. No ale może w tych ciastkach te banany wreszcie mi posmakują? Nie. Fanem bananów nigdy nie będę. W ciastkach ani w czekoladach. Banany mogą być jeszcze w jakichś takich soczkach dla dzieci przecierowych, ok, to jeszcze jakoś smakuje, ale w czymś innym smakuje to dziwnie. Też bardzo słodki krem, na pewno bananowy. I tak miejscami dochodzi z lekka nawet słony karmel, powiedział, że one są takie, że ten krem jest taki lekko też słonawy, więc nie, taki, nie takie typowe toffee, ale taki nawet słony karmel, który modny jest już od dwóch sezonów, wydaje mi się. To trochę odrzuca od tego banana, ale to dopiero po chwili,
Gdyby był sam banan, to by pewnie nie dało się tego zjeść. Przynajmniej ja bym nie dał rady tego zjeść. A tak z tym karmelem, toffee, nawet to jakoś smakuje. Na pewno dużo lepiej niż to nadzienie w tej czekoladzie, którą próbowałem przed Bożym Narodzeniem. W przypadku drugich ciastek na początek mąka pszenna, tłuszcze roślinne palma, cukier sewatka w proszku z mleka, skrobia z pszenicy, syrop glukozowo-fruktozowy, substancje spłuchniające, węglany amonu po raz kolejny E503 i węglany sodu E500. Aromaty, syrop karmelowy 0,3%, sól, koncentrat soku z bananów, oto ciekawe, koncentrat soku z bananów, zawsze się dodaje jakiś aromat bananowy, tutaj też dodano sok 0,1%, kakao o obniżeniu zawartości tłuszczu, kwas cytrynowy, emulgator lecytyny, czyli po raz kolejny E322 i mleko w proszku odtłuszczone. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach, po raz kolejny jest to trochę mniej niż pół tego opakowania. Całe opakowanie to 220 gramów. W 100 gramach wartość energetyczna to 496 kalorii, tłuszcz 23 gramy, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 15 gramów, węglowodany 65 gramów, w tym cukry 25, białko 6,1 grama i sól 0,69 grama. Teraz czas na cenę tych produktów. Każde z tych opakowań 220 gramów w sieci Żabka kosztowało 6,20. Gdy kupiło się dwa opakowania, czyli na przykład po jednym z każdego, to wtedy cena spadała do 4,50. Wtedy dopiero ta cena jest akceptowalna. 6,20 to jest lekka cena zawyżona. Gdy kupowałem te ciastka, dostępne były tylko w sieci Żabka. Teraz, gdy jest publikacja tego odcinka, nie wiem, może jeszcze w innych sieciach handlowych są już teraz te ciastka dostępne, ale zazwyczaj z tymi ciastkami Hill jest tak, że one najpierw pojawiają się w Żabce, a później pojawiają się w innych sieciach handlowych. Te z zeszłego roku, które było smaku margerity jeszcze jakimś drugim, do tej pory widziałem w sprzedaży, więc one później trafiają dopiero do innych sieci. No więc z racji tego, że te ciastka były dostępne tylko w jednej sieci, no to ta cena po raz kolejny została lekko zawyżona. Jeżeli chodzi o smak, to wydaje mi się, że to jest najgorsza edycja limitowana od wielu lat. W poprzednich latach były takie dziwne smaki, ale one jakoś smakowały chyba lepiej, choć nie wszystkie już pamiętam. Ale jednak te to są w ogóle nieudane. Nigdy nie byłem fanem arbuza w czymkolwiek, bo ten arbuz zazwyczaj smakuje sztucznie, mimo że dodano tutaj sok, więc nie powinienem się aż tak szczepić, ale dodano też aromat, który podkreślił zapewne smak. No a ten banan z karmelem to też jest jakaś teraz zmora, że on się wszędzie pojawia. Nie wiem, co to się stało, że ten banan z karmelem tak się wybił, że to jakiś nowy trend czy coś takiego, bo to smakuje dziwnie. To jest bardzo słodkie, jasne, czuć banany. Toffee, które wydaje mi się, że jest słone, trochę tak łamie tego banana, że on nie jest taki mdły, no chociaż jeden plus, ale tak to nie jest dobry pomysł, żeby dodawać banany do ciastek. Ten banan w tych ciastkach dziwnie smakuje. No i oba te smaki są po prostu bardzo słodkie, zmulające. Te ciastka niwelują ten słodycz, bo one nie są raczej słodkie z zasady. No ale ogólnie te smaki raczej nie są udane, raczej są przeciętne. Jest to edycja limitowana, więc pewnie będą sprzedawane przez jeden sezon. A w przyszłym roku zapewne pojawią się jakieś nowe, o jakichś różnych dziwnych smakach, bo przecież już było ich trochę przez te ostatnie lata, więc aż strach pomyśleć, co pojawi się w kolejnym sezonie. Ciężko opowiedzieć, co jeszcze producenci wymyślą w przyszłym sezonie, co się jeszcze nowego może z tej serii pojawić. Widać, że próbują różne smaki, właśnie takie owocowe, no bo ciastka tego typu zazwyczaj były przekładane kakao, czy wanilią, czy orzechami laskowymi, więc można powiedzieć, że są to unikatowe smaki, ogólnie na ciastka. No ale z wykonaniem, jak to już bywa, jest raczej średnio, że raczej na pierwszy plan wybija się cukier, a później wybija się dość dziwny arbuz, no i raczej mdły banan. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!